Konnichiwa, z tej strony Kawaii Brunet i dzisiaj będę miała dla Was recenzję czterech ostatnio kupionych przeze mnie mang, czterech nowości mangowych. Pierwszą taką nowością będzie Oblubienica Czarnoksiężnika manga, która jest zupełnie inna niż te, które zazwyczaj kupowałam. Zupełnie inny gatunek, zupełnie inny styl. Jest to powieść science fiction, opowiada o młodej 16-latce, która została kupiona przez czarnoksiężnika, tego od bok tutaj stwora. Jest to coś, co może mnie nie zachwyciło, ale na pewno zaciekawiło. Kupię drugi tom i zobaczę, jak dalej się historia rozwinie i jeżeli będzie trzymać poziom, to będę kupowała tomy nadal, ale jest wiele pozycji bardziej wartych wydania pieniędzy niż Oblubienica Czarnoksiężnika. Zapowiadało się bardzo ciekawie, wyszło moim zdaniem tak pół na pół. Drugą mangą, którą kupiłam ostatnio, jest Jak zostałam bóstwem. O anime robiłam filmik jakiś czas temu i możecie się orientować, jaki mam stosunek do tej historii. Wiedziałam, że jak tylko manga się pojawi na polskim rynku, od razu ją kupię i wiem, że będę ją prenumerować. Żałuję, że tłumaczenie brzmi Jak zostałam bóstwem, a nie Jak poznałam bóstwo, ale to nie jest aż taki problem. Uwielbiam kreskę, uwielbiam w ogóle historię Nanami Tomoe. Bardzo się cieszę, że anime trzyma się mangi. Naprawdę nie ma tutaj jakichś wielkich różnic. Oczywiście pewnie im dalej w las, tym więcej drzew, więc im więcej tomów się pojawi, tym większą różnicę w historii da się zauważyć. Trzecią mangą jest już czwarty tom mangi Orange. Moim zdaniem, tak jak już to kiedyś mówiłam, jest to jedna teraz z najciekawszych pozycji na rynku. Czwarty tom dalej zagłębia nas w historię uratowania przyjaciela przez swoich znajomych, pogłębia naszą ciekawość, pogłębia tajemnicę, trzymać poziom. Podobno historia ma się zakończyć na 5 tomach. Jeżeli to prawda, to mam nadzieję, że nic nie zostanie pominięte i nie będzie żadnych otwartych drzwi, ale jeżeli historia ma trwać dłużej, więcej niż 5 tomów, to bardzo się cieszę, gdyż jest to jedna z lepszych mang teraz w ogóle. Historia jest naprawdę świetna, bohaterowie są naprawdę ciekawi, przepraszam za to. Takano Ichigo stworzyła wcześniej jedną mangę, którą recenzowałam i widać, że Orange jest bardziej dopracowana, bardziej Takano Ichigo się na niej skupiła i na kresce, i na samej historii. Naprawdę godna polecenia, godna kupienia i przeczytania. Ostatnią mangą jest manga 5 cm na sekundę, część druga. O dziwo, było cicho o tej mandze. Słyszałam, znaczy czytałam już jakiś czas temu, że pojawi się drugi tom, ale za bardzo informacji kiedy nie było. Ani na stronach online, ani na stronach wydawnictw. Więc kiedy weszłam do Empiku i zobaczyłam, że drugi tom już jest, byłam naprawdę mocno zdziwiona, bo nic o tym nie słyszałam. Drugi tom rozwiązuje wszystkie zagadki, rozwiązuje wszystkie problemy, odpowiada na pytania i sprawia, że nie czujemy niedosytu, jeżeli chodzi o tą całą historię. No cóż, historia smutna, romantyczna, czy z happy endem, czy nie, musicie ocenić sami, ja nie powiem. Moim zdaniem warta kupna i warta tego, aby poznać ją do końca. Pierwszy tom był świetny, więc jeżeli kupiliście pierwszy tom, zachęcam Was do kupienia również tego tomu. Nie jest może najtańszy, bo kosztuje 24,99, więc praktycznie 25 zł, ale uważam, że jest tego wart, aby go kupić, aby go przeczytać i poznać całą tą historię do końca. To wszystko z mojej strony, to wszystkie nowości mangowe, jakie ostatnio zakupiłam. Dziękuję za wysłuchanie, do zobaczenia i usłyszenia w moich kolejnych filmikach oraz na fanpage'u. Cześć!